Dragony, witajcie we wtorek. Mam nadzieję, że jesteście w szczytowej swojej formie, bo ja jestem w doskonałej dyspozycji. Podczas pandemii zrobiliśmy mnóstwo treningów. Trener trochę wyszczuplał, trener Dominik trochę doładował masy mięśniowej, więc kolejny trening przed nami. Dzisiaj zaraz wjeżdża konkretna, głośna muzyka. Jesteście już starszą grupą, więc będziecie patrzeć na nas i nas naśladować. Trenerze, jakieś dwa słowa? Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Kto nie oglądał ostatnio Dragon TV, ten nasz filmik jest już na YouTubie, także też zapraszam was, żebyście obejrzeli Dragon TV, wywiad z Dominikiem, czyli ze mną. Ostro dzisiaj będzie, dwie tabaty przed nami, porządna rozgrzewka. Zaczynamy od biegu w miejscu. Taka irlandzka muzyka chyba. Tak jest, hinduska dokładnie. Dlaczego? Bo Hindusi się nas boją, tacy jesteśmy mocni. Podobnie jak Irlandczycy. Uwaga, bieg bokserski, rączki do przodu. Ho! Teraz wyobrażamy sobie, że trenujemy boks z kolegą, który jest o głowę wyższy. I po skosie, tak jest. A teraz, gra komputerowa, musimy boksować się z gigantem i do góry. Dobrze. Skrasnoludem jeszcze. Tu. I przyspieszamy. Dobrze. 10 pajacyków. Baczność na dole. A jest. Zaszczymy. Dobrze, i biegniemy dalej. Zaraz będziemy wykonywać 3 pad i powstań. Ho! Klaśnijcie, raz, dwa, trzy i bieg. I znowu boksujemy przed siebie, po skosie, nad sobą. I do ziemi! I do ziemi jak najszybciej! Stop! Bieg! Pajacyk poprzeczny. Jedziemy! Hop. Mam nadzieję, że moja starsza grupa w kacku mi na pogórzu jest z nami. Bo już niedługo sprawdzę wasze umiejętności, formę i nie będzie zbytu się. I bioderka. W prawo, w lewo. Wysoko łokcie. Kciuki do góry. Łokcie wysoko. Jak to mawia jeden z dyscyplin trenerów. Biegniemy. Kolanka wysoko. Bieg. I 3 razy padł i powstał. Bieg. I 5 do pośladki. I biegniemy. I teraz 5 na zewnątrz. Pięta do środka, lewa do prawej ręki, prawa do lewej. Super. Teraz prawe kolano wysoko, lewa pięta po śladek. Hop, 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 hop. I zmiana, lewe kolano, prawa pięta. Teraz prawa ręka do lewej pięty, druga nad sobą, jak u Krawla, później zmiana. Jedziemy. Wysoko ręka.
I stajemy. Luźniutko patrzymy głową w prawo, w lewo. Przyspieszamy. Jak myślicie? Dobrze. I góra, dół pomału. Średnio. Przyspieszyć. Jak najszybciej, ale próbujemy nad głową. Dobrze. Rączki na barki. I krążenia do tyłu. Do przodu. Ok. 5 skoków. I w czasie skoku obustronne krążenia ramion w przód, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie. Szeroko. Dłonie, ramiona, głowa w miejscu i skręty. Dobra, teraz idziemy za ruchem rąk. Patrzymy się na siebie. Pięta się wkręca do środka. Wkręcamy piętę. Spojrzeć daleko za siebie. Zobaczcie, ja widzę tutaj trenera Dominika. Trenera Dominika nigdzie. Bardzo dobrze. I trzy przysiady. Raz, dwa, trzy. Rączki na bioderka. Bioderko w prawo, w lewo. Hop, hop. I przyspieszyć. Ok. I stronę od lewego korca do prawego. Napięty brzuch. Chociaż brzucha nie mamy, bo ćwiczymy już ponad 2 miesiące. I z tyłu. Jak ktoś ma brzuch, to do mnie nie mieć pretensji. Ja trenowałem z wami. Ewentualnie tu mamy. Co tam za olej na patelnię plała. My odżywiamy się zdrowo. I trzy razy kolanka do klatki piersiowej. Raz, dwa, trzy. Trzy razy piętą pośladki. Raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Kolejny raz. Rączki na kolana. I wyrzucamy nogi jak najdalej, ale pięty zostają na macie. Prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wymachowa. Lewa noga do prawej ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i prawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo dobrze. Przechodzimy do zabawy. Gramy dzisiaj w łapki. O trzy kopki. Okno otwórzcie, słuchajcie. Otwórzcie szybciutko okna. Rozgrzeliśmy się trochę. Wpuśćmy trochę powietrza do salonu. Także łyczek wody i przechodzimy do zabawy. Łapki o trzy popeczki. Dragony, jesteście z nami? No to jedziemy! Myślałem, że kawa mi dzisiaj przy tym ciśnieniu nie pomoże, a widać, pomogła. Zawsze łapki przegrywa. No, i tym razem tak, będzie było to samo. Tym razem było podobnie. Może w ataku uda mi się lepiej. No. Uwaga. A, niestety. Niestety, taktyka zawsze była moją dobrą stroną. Co prawda może z techniką było gorzej, ale taktyka była zawsze dobra. Zamknąć oczy, skoncentrować się i dwa! Raz! Dawno uciekłem. Trzy! Często ucieka, ale nie z pola walki. Ach, respekt jest. Ktoś, kto mnie zna, wie, że bardzo lubię westerny. Kilka, wiadomo, bardziej brutalnych, innych mniej, bardziej romantycznych, ale wszystkie lubię. Siedmiu wspaniałych. Teraz wrót. Godzina. Jest! A nie wiem! Sędziowie mogli być sporni. I ci. Nie. Dobra. Przechodzimy do tabaty. Dzisiaj mamy trenerze. Jaka tam jest rozpiska? Aha, zaczynamy. Od brzuszków.
scyzoryki naprzemienne, czyli lewa noga, prawa ręka, hop, powrót, prawa noga. Tak, nie. Ale nie rozluźniamy w dolnej fazie brzucha. Brzuch jest cały czas spięty i atakujemy po skosie. Jak wracamy, cały czas mamy trzymamy napięty brzuch. Tak? To jest pierwsze ćwiczenie. Drugie, pompka japońska. Jak ktoś ma duże problemy, puszcza mu brzuch i lędźwia polecą mu do przodu, to zastępuje zwykłymi pompkami, ale my robimy pompki japońskie, szeroko nóżki, schodzę w dół, hop i idę z powrotem. Wahadełko takie, tak? Dawno nie robiliśmy. Dawno nie robiliśmy. Będzie to elegancko. I w tej tamacie, w pierwszej rundzie jest to wszystko. Czyli robimy pierwsze ćwiczenie, drugie, pierwsze, odpoczynek i w drugiej tabacie wam zmienimy ćwiczenia. Muzykę przygotujemy, moją ulubioną, a druga tabata będzie przy piosence z Rockiego. Ona napięca niesamowicie. Także jesteście gotowi, słuchajcie. Dzisiejsza cała pogoda, ale już jeszcze w maju się spotkamy na żywo. Czy to będzie w terenie, czy to będzie na hali. Niedługo się dowiecie. Szykujemy plany z Cezarem Maczkiem. Będzie się działo, ale dzisiaj tabata. Założenia są proste. Walczyć i wygrywać. Ostra muzyka leci. Przygotujcie się już. Welcome to the battle. Are you ready? Brzuch napinałeś. Wciągamy brzuch. I prawa ręka, lewa noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i popka japońska. Popróbujcie, fajnie chodzi, szeroko nogi. Wciągamy pępek, kapitan brzuch. Prawa ręka, lewa noga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, brzuszek chodzi.
Ostatnie pompki japońskie. Ostatnie pompki japońskie. Gotowi? Poszło! Dragony, połowa za nami, trenerzy odczuwają mocne zmęczenie, ale ponieważ forma jest wysoka, to stać nas na wiele więcej. Dokładnie. Pokażę Tabacie już nam oddech, szybciej wraca do normy, niż było to 2 miesiące temu. Napijcie się wody. Wody. I słuchajcie, teraz będzie pierwsze ćwiczenie, padnij, powstań, znacie je doskonale. Tak, hop, na albo do góry, z kaśnięciem nad głową. I drugie ćwiczenie, spinaczka, czyli w podporze do pompeczki. Bierzemy prawe kolanko do lewego łokcia i szybciutkie tempo, śmigamy. Cały czas brzuch napięty. Nie może wam brzuch boostować do przodu podczas ćwiczeń, bo oznacza to, że macie mięśnie głębokie brzucha, niestety nie napięte. Czyli wciągamy, lekko wciągamy brzuch, napinamy mięśnie głębokie, trzymamy i zasuwamy, wzmacniamy nasz brzuszek. Jeszcze minutkę, Maciek muzyczkę znajdzie. Robi Tabata sąd. Ja udaję po prostu, że szukam, bo chcę odpocząć tak naprawdę. Słuchajcie, jeśli ten trening jest zrobiony mega intensywnie, tak jak my, tak jak wy, czyli dajecie się maksa przez 20 sekund, 10 sekund odpoczywacie. Jest to naprawdę super trening, wiele wam da. Jak wrócicie na matę, będą walki, to zobaczycie, że ani wytrzymałości, ani wydolności wam nie będzie brakować i będziecie cały czas atakować, rzucać przeciwnika. Natomiast jeśli wykona się delikatnie, hop hop, no to wtedy to jest efekt, będzie też delikatny. Dwa, na dół! Góra! 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 No! Góra! No! Góra! No! Ale mnie ktoś zaskoczy. Nie ma co czekać, tylko za progiem gonić. Podporzę kolanka. Jedziemy!
dwa, jeden. 10 sekund. Uwaga. 5 sekund. Idź, poradzimy sobie. 3, 2, 1, start! Jedziemy! Góra! 20 powtórzeń będzie, tak? Nie. 15? Nie. Trzecie za nami! Do! 4! 5! 6! 7! 8! 2! 9! Ostatnie! 10! I nóżki! Kolanka! Do łokcia! Ostatnia, tak? Ostatnie, 4! Bierze! 3! Idziemy! Razem z tymi! Połowa! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. No. Dwa. Brawo dla was. Brawo trenerze. Łyczek wody, chwila przerwy, rozciąganko. Ja teraz jakąś muzyczkę do rozciągania poproszę. Ciężko dzisiaj. Przez to ciśnienie. Przez to ciśnienie, chyba przez pogodę. Ale i tak musi być. Czekamy na jeszcze ćwiczenia rozciągające. Daliście radę, słuchajcie. Jesteśmy z was dumni. Już będzie luźniej. Jeszcze głęboki bez nosem. Przestawiamy się w jednej linii. Wypuszczamy. Nabieramy powietrza nosem. Rączki w górę. Wypuszczamy ustami. I znowu. Dobrze, damy się za głowę, dociągamy głowę do barku. No, muszę powiedzieć, że może nawet najmocniejszy trening, nie spodziewałem się. Naprawdę warunki chyba atmosferyczne nam tutaj nie pomogły dzisiaj, w lewo. Tak, najmocniejszy pod takim względem, że bardzo ciężko dzisiaj to... Jest duszno, jest parno, jest chyba niskie ciśnienie. I chwytamy się z tyłu za główkę. Patrzymy na paznokcie, plecy proste, leciutko, nie mocno, dociągamy głowę do klatki piersiowej, brody do mostka. Dobrze, pytamy się lewą ręką za prawy nadgarstek i wyciągamy ją po skosie w kierunku godziny 10-11. Ja mam zegarek elektroniczny, ale chyba to jest 11. Na słoneczny. Na słoneczny, to powinien wiedzieć. I druga ręka. Dobrze. Lewa ręka w kierunku pachy, prawa ręka wzdłuż uda. Staramy się dotknąć kolanem, nisko piszczela. Nadgarstkiem poniżej kolan. I zmiana. Prawa ręka pod pachę, lewa do piszczela. Dobrze. Splesz palce. Teraz idziemy w górę, ale wchodzimy również na palce. Wyciągamy się do góry. Nabrać powietrza. Wypuścić, rozluźnić lekko ręce i znowu. Przy wdechu wyciągnąć się do góry. Wrócić. Jeszcze raz. Świetnie. Rozciągamy bark, biceps. Wtamy się za ramię, w okolicach łokcia. Nie za łokieć, tylko przed łokieć. Wyciągniemy dłonią w tamtą stronę, lekko skrycając głowę w kierunku rozciągającego barku. I druga rączka. Hop. Dobrze. Wyciągamy rękę przed siebie, chwytamy się za paluszki. Prosty łokieć.
Jutro tajniki judo, także trening nastawiony na judo, na technikę. Druga ręka, a w czwartek kolejne zadanie dla rodziny. Mocno będzie. Znowu dostaniecie zadanie, które będziecie mieli wykonać. Ilu was będzie, jak będziecie trenować, zależy tylko od was. Słuchajcie, jutro będzie również niespodzianka dla was po południu. Śledźcie nas. W palce do będzie transmisja optymistyczna. Mega niespodzianka. Będzie się działo. Będzie taka bardzo pozytywna wiadomość. Lewe palce w górę. Tak jest, śniegu nie ma, powoli roztapiają się też zasady bezpieczeństwa. Przywykamy do tego, jak będzie to wszystko wyglądało i reagujemy na bieżąco. I słuchajcie, Dragon TV przede wszystkim działa coraz mocniej, coraz prężniej. Pytamy się. I jutro też raz sobie. Cofamy barki. Wyciągamy barki do tyłu. Mocno bareczki do tyłu. Trzymamy. Nabrać powietrza. Poczuć, jak to nas rozrywa w klatce piersiowej, w ramionach. Nie wypuścić. Powolutku wciągamy powietrze nosem. Wypuszczamy. Ok. Skłon głowy w dół. Powolutku. Nie ma się co spieszyć. Wisimy sobie na dole. Teraz staramy się dwoma rękoma dotknąć prawej stopy, prawych palców albo prawej podłogi. Położyć nadgarstki, palce, dłonie, łokcie na podłodze. Wrócić teraz do środka. Przecież chodzimy do lewej nogi. Łączymy stopy, skłon głowia. Nabieramy powietrze i pomalutku nurkujemy w dół. Wypuszczając powietrze. I znowu teraz prawa ręka sama dociąga do prawej palców, do prawej podłogi. Podłogi przy prawej nodze. I lewa. I mocno dwie dłonie w dół. I liczymy do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. Stajemy w szerszym rozkroku i dynamicznie nabieramy powietrza, ręce w górę. Wypuszczamy. Jeszcze raz. I ostatni raz. Dziękuję za trening. Dobra. Bardzo trudny trening dla mnie, ale jestem zadowolony, szczęśliwy, że go ukończyłem w takim tempie. Do zobaczenia jutro.